do what I wanted. Amandeli, dice, one day Amandeli. When I came back from work, my house was on fire. And I knew that no one else but the police. So where do you get like the... A skąd panu ta siła, ta taka odwaga, to przekonanie? Przecież swoją biografią mógłby pan spokojnie obdzielić kilka osób, a i tak większość z nich by się z tego już dawno wypisała. A pan ciągle do przodu, nie ustępuje. Skąd pan czerpie tę siłę? The police made me to be strong and stronger by threatening me with death. To, co mnie umocniło, to krzywdy, jakich zaznałem od policji, włącznie z groźbami śmierci. Wielu ludzi na całym świecie straciło swoje życie, próbując ocalić swój kraj, robiąc rzeczy, które były przez reżim zakazane. Jak mógłbym więc zrezygnować, poddać się? Jak mogłem powiedzieć, to nie dla mnie? Skoro to na mnie polują, to muszę się temu przeciwstawić. A najlepszym tego sposobem jest robienie zdjęć i pokazanie światu, co się w moim kraju wyprawia. Not by killing anyone, but by taking pictures that will show the world what is happening in my country. So how did co się dla pana zmieniło, jeżeli w ogóle coś się zmieniło, kiedy w końcu apartheid skończył się w Republice Południowej Afryki? Come to an end. No, it hasn't changed. It's only changed now. This 2 years ago, I decided, no, let me work on projects. Największa zmiana w moim życiu miała miejsce dopiero 2 lata temu. Postanowiłem zmienić temat moich fotografii. Teraz koncentruję się na projektach, które można by określić jako tematyka afrykańska wczoraj i dziś. A do tego zachody słońca są takie piękne. Już nie muszę uciekać, już nie muszę się obawiać, że pobije mnie policja. W końcu czuję się wolny. I do what I like with my camera. Not that what I did. Biorę aparat i fotografuję to, na co mam ochotę. Już nie muszę fotografować policji pałującej demonstrantów. Tym bardziej, że przecież i ja dostawałem nieraz, więc w pewnym sensie walczyłem też o swoje prawa. Drugiego dnia buntu w Soweto, 17 czerwca 76 roku, robiłem zdjęcia w dzielnicy Aleksandra w Johannesburgu. W pewnym momencie podszedł do mnie policjant i kazał otworzyć aparat i prześwietlić film. Odmówiłem, a chwilę później leżałem na ziemi ze złamanym nosem. Kiedy wstałem, otworzyłem aparat i grzecznie wyciągnąłem film na słońce. It bashed my nose. I fell to the ground. When I got up, I took out the film. Innym razem pojechałem fotografować pogrzeb ucznia zabitego przez policję w czasie manifestacji. Kiedy pojawiła się policja, nie przestałem robić zdjęć. Dostałem salwę śrutów w brzuch i upadłem na ziemię. 17 śrucin poniżej żołądka. Uczniowie zabrali mnie do szpitala, gdzie spędziłem najbliższe 10 dni. To nie jest ta linia mysia, czy nie mysia. Kilka centymetrów okropne. Wyżej i byłoby po mnie. What is this now? This buckshots. They hit me with 17 buckshots in my body, just below my stomach. The children took me to hospital. I stayed in hospital for 10 days. I was then released again. Doctors said that if they had just gone a little higher, I wouldn't be here. I would be dead. Nawet śród pana nie powstrzymał. Nawet śród. To w takim razie dlaczego przerzucił się pan na te zachody słońca i przyrodę? Czy to była zmiana sytuacji politycznej, koniec pewnej epoki? Powiedział pan sobie, już mam tego dość, dość fotografowania krwi, ludzkiej śmierci, przemocy. Co się stało? The world was no longer buying material from South Africa because there was nothing. Zmieniła się sytuacja polityczna, brutalność policji się skończyła, albo nie była już tak widoczna. Nie musiałem już chodzić na wiece polityczne, mogłem zmienić swoje życie i sposób pracy. Change my way of working to do other things other than
Niemniej było to bardzo trudne, bo znałem się na tym jak nikt. Czułem też, że nikt nie zmusi mnie do porzucenia mojej profesji. Byłem gotowy oddać za nią życie. I had ways and means of doing this. I told myself that no one is going to make me leave what I am doing. I am prepared to die. Do you feel that still today? A czy sądzi pan, że dzisiaj można jeszcze coś zmienić, zmienić losy historii przy pomocy zdjęć? Czy fotografia wciąż ma jeszcze taką siłę, taką moc? A może w tym zalewie obrazków to, co dziś jest na zdjęciu, już nie ma żadnego znaczenia? The subject of the photograph. Well, the subject of the photograph still matters a great deal. To wciąż bardzo ważne, co jest przedmiotem zdjęcia, ale większość fotografów robi też inne rzeczy. Dzienniki nie zatrudniają już na etacie aż tylu fotografów, co w przeszłości. A czy ktoś w pana rodzinie poszedł w pana ślady? Stał się, nie wiem, zaangażowanym reporterem, fotografem albo po prostu fotografem? Nikt. Mój syn kiedyś próbował, ale w końcu wybrał inną ścieżkę kariery. Well, doktor, bardzo panu dziękuję. To prawdziwy zaszczyt i przyjemność gościć pana w Radio Tok FM. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć panu wspaniałego pobytu w Polsce i zaprosić naszych słuchaczy i wszystkich, bo nie tylko proszę o przekazanie, że wystawa mojego gościa dzisiaj rozpoczyna się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Potrwa do 27 lipca. Niesamowite zdjęcia, naprawdę kawał historii, kawał walki, no i kawał mocy i siły człowieka, który kulom i śrutowi się nie kłaniał. Thank you very much. I am not sorry. Nigdy nie żałowałem tego, że za robienie zdjęć mogłem zginąć. Robiłem to dla mojego kraju i mojego narodu. For my country and my people. No, to jest człowiek. To jest człowiek. Niczego się nie bał, w sensie, jak wiedział, że miał coś do zrobienia, tak samo jak misjonarze świętych Świadków Jehowy, którzy od strony Gdańska, tutaj, jakby to można było powiedzieć, zaatakowali Polskę. No, tutaj Polska jest ateistyczna, komunistyczna, w nic nie wierzą. Coś okropnego. Dajcie spokój. Także Radio Conchita. Byłem złośliwy, natrętny. No, znaczy i reklama. I reklama. Informacje TOK FM. Minęła 10.40. Anna Draganek, zapraszam. Polskie służby konsularne sprawdzają, czy wśród poszkodowanych w zamachu bombowym w Turcji są Polacy. Na razie, jak informujemy, z takich informacji nie ma, ale resort jest w stałym kontakcie z tureckimi służbami. Przypomnijmy, że w dzisiejszym zamachu bombowym w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 jest rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest 7 policjantów i 4 cywilów. Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Zbliżający się lipcowy szczyt NATO w Warszawie będzie tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Początek posiedzenia RBN-u, w którym udział mają wziąć m.in. premier Beata Szydło i liderzy ugrupowań politycznych za niespełna 20 minut. O 11.00. Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Do Polski przyjadą przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Głównymi tematami szczytu mają być odpowiedź na zagrożenia ze wschodu i południa, ale także dalsze rozszerzanie NATO. Dzisiaj późnym popołudniem prezydencki zespół ekspertów zaprezentuje wnioski z prac nad rozwiązaniem problemu kredytów frankowych. Jak ustaliło Radio Tok FM, nie będzie to prezentacja projektu ustawy, a jedynie efektów ponad półrocznej analizy. Do sprawy będziemy wracać w informacjach Tok FM. Słuchasz informacji Tok FM. Ponad 97% pracowników Zagłębiowskiego Centrum Onkologii i Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej, którzy wzięli udział w referendum strajkowym, opowiedziało się za tą formą protestu, informuje Solidarność. Z
Spór zbiorowy w tym szpitalu trwa od lutego. Biorą w nim udział wszystkie związki zawodowe funkcjonujące w placówce. Domagają się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników. Zdaniem związkowców problemem są bardzo niskie płace części pracowników, na przykład sekretarek medycznych, oraz rozbieżności w wynagrodzeniach osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Ponad 90 tysięcy fanów piłki nożnej zmieści się w paryskiej strefie kibica wybudowanej na Euro 2016. Mecze będą wyświetlane na polach marsowych tuż obok wieży Eiffla. Dla kibiców przygotowano 45 punktów gastronomicznych, boisko piłkarskie, a mecze będą oni mogli śledzić na największym telebimie, jaki kiedykolwiek zainstalowano na potrzeby transmisji sportowych. Euro 2016 we Francji rozpocznie się już w najbliższy piątek, 10 czerwca, i potrwa do 10 lipca. Pierwszy mecz Polaków w niedzielę. Biało-czerwoni zmierzą się z Irlandią Północną, a kolejne informacje TOK FM o 11. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo słońca, nigdzie nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Zakopanem, przez 18 w Trójmieście, 20 w Krakowie i Toruniu, 21 w Warszawie, 23 stopnie we Wrocławiu i Poznaniu, do 24 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Przed sekundą słyszeli Państwo moją rozmowę z Peterem Magubane. Wczoraj wernisaż, a dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności już można oglądać wystawę Nelson Mandela, Man of the People. Ta wystawa w Europejskim Centrum Solidarności w Galerii Trap, to jest tamta sala obok audytorium, do 27 lipca tego roku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Państwa i moim gościem ze studia Radio Tok FM w Gdańsku jest pan Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Na pierwszy rzut oka to wydaje się bardzo egzotyczne połączenie Polska, Solidarność, a tutaj fotograf z drugiego końca świata, z RPA. Tak, wydaje się panu, że egzotyczne. Znaczy dla nas jest to nieegzotyczne, ponieważ nasza wystawa stała nie tylko pokazuje historię ruchu Solidarności, jej też sukcesu, genezy powstania, ale jej głównym motywem jest idea, iż to pokojowe ruchy, walka bez przemocy, najbardziej przemieniły nie tylko Europę, ale świat pod koniec XX wieku, znaczy przyniosły prawdziwą wolność, a nie przemoc, nie tylko walka z bronią. I naszą wystawę stałą zamykamy taką instalacją, przestrzenią refleksji, odpoczynku, gdzie widać twarze tych najważniejszych postaci pokojowych przemian. Są to Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Andrzej Sacharow, Gandhi oczywiście, ale także Nelson Mandela. Nasza wystawa, to też może dodam, jest wystawą, którą kończymy opowieścią o wszystkich procesach demokratyzacji, które odbyły się w Europie w latach 89-91 roku, ale pokazujemy też tą falę demokratyzacji, która przeszła pod koniec lat 80. przez świat, przez na przykład Amerykę Łacińską, o Koreę Południową, a także, przypomnę, w lutym 90. roku wypuszczono Nelsona Mandelę. Wiemy, że bardzo ważnym impulsem dla rozmów w Afryce Południowej były przemiany w Europie w 89 roku, także demokratyzacja Afryki Południowej była właśnie częścią tej wielkiej fali demokratyzacji, która no, zaczęła się w Gdańsku. Więc Nelson Mandela jest też na co dzień naszym bohaterem. Dodam może jeszcze jedno zdanie. Oprócz wystawy stałej i oprócz wystawy o Mandeli można obejrzeć w ECS-ie teraz w tych dniach także wystawę o Havlu, też innej ikonie przemian w Europie Środkowej. No i też przypominamy zamach na Jana Pawła II od 13 maja 81 roku. Ale nie będzie rekonstrukcji? Nie jest to rekonstrukcja wydarzenia. Właśnie tam też tym najważniejszym motywem jest przypomnienie reakcji papieża na zamach. Przebaczenie. Przebaczenie zamachowcom. Wielki gest. Wydaje mi się, że niestety trochę zapomniany. Także jesteśmy miejscem
takiej filozofii pokojowych przemian. I to, jak wiemy, w czasach, kiedy no, znowuż doświadczamy konkretnej wojny u naszych sąsiadów, ale też w czasach, kiedy mam wrażenie, że część Europejczyków no, znowuż fascynuje się polityką przemocy, no przynajmniej językiem przemocy. Na pewno język takiej wrogości, polaryzacji, szukania winnych, też konkretnie osób, no wchodzi niestety bardzo silnie w sferę publiczną, no można powiedzieć, że prawie że wszystkich państw europejskich. Więc tutaj przypominanie nie przecież tylko postaci zasłużonych dla pokoju na świecie, ale przypominanie tego, że długa droga walki i rezygnacja z przemocy przynosi trwałe efekty, a nie sama przemoc, bo może warto o tym przypomnieć. Postać Nelsona Mandeli nie jest tak jednoznaczna. Nelson Mandela był też na początku swojej drogi politycznej człowiekiem, który wręcz organizował zamachy terrorystyczne, tak można by powiedzieć, na instytucje, na infrastrukturę państwa, RPA. Oczywiście filozofia była taka, aby nie dotknęły te zamachy konkretnie ludzi, no ale wiemy, że trudno tą granicę ustalić. Także był przedstawicielem takiej walczącej frakcji obywateli, zafascynowany Che Guevarą, zafascynowany przemianami na Kubie, otrzymał też nagrodę leninowską, także był człowiekiem, który doświadczył różnych postaw politycznych, a na samym końcu uznał, że tylko polityka przebaczania i głęboko chrześcijańska postawa mogą przynieść pokój. Panie dyrektorze, właśnie zastanawiam się, czy to nie pokazujecie czegoś, co wydaje się przeciętnemu, współczesnemu jednak obywatelowi bardzo abstrakcyjne. No bo mamy ludzi, którzy przeszli długą drogę, właśnie drogę pokoju, drogę rozmów, drogę negocjacji, ale także drogę bycia zamkniętym w celach różnorakich. I to oczywiście z dzisiejszego punktu widać, że to przyniosło rezultaty, ale równie dobrze mogło było nie przynieść rezultatów. Równie dobrze można było spędzić pół życia w więzieniu bez żadnego, bez osiągnięcia żadnego celu. I myślę sobie, że żyjemy w czasach, kiedy chcemy szybkich rozwiązań. Chcemy wiedzieć już teraz, co chcemy odnieść sukces jutro. Chcemy, potrzebujemy też jakichś takich bezpiecznych odpowiedzi i klasyfikacji, że to jest dobre, to jest złe, ten był zdrajcą, a ten nie był zdrajcą. A tutaj pokazujecie ludzi, którzy no właśnie byli gotowi poświęcić życie, poświęcić zdrowie, poświęcić młodość, tak poświęcić po prostu dużą część swojego życia, zamknięci na cztery spusty, po to, żeby ostatecznie odnieść zwycięstwo. No to jakaś taka recepta zupełnie niemodna, zupełnie nieaktualna, zupełnie nieprzystająca do dzisiejszego świata. Znaczy, rozumiem absolutnie pana pytanie. Powiem panu tak, nie jesteśmy miejscem, które proponuje ludziom jakieś zamknięte rozwiązania. Na pewno też nie jesteśmy świątynią. Znaczy, ja nie wiem, czy pan redaktor miał okazję być u nas. Znaczy, to trudno opowiadać w radiu albo w telewizji do osób, które nie były u nas, o tym miejscu, ponieważ to nasze Europejskie Centrum Solidarności to nie jest świątynia, to nie jest miejsce, w którym teraz na kolanach oglądamy portrety Havla, Jana Pawła II czy Mandeli, tylko to jest miejsce, w które, po pierwsze tak, jest to miejsce codziennych, normalnych spotkań ludzi, obywateli, którzy przychodzą w bardzo różnych sprawach do nas, znaczy u nas odbywają się różne warsztaty edukacyjne, obywatelskie. W samej naszej instytucji działa 10 niezależnych organizacji pozarządowych, na przykład Pomorskie Centrum Wolontariatu. Znaczy nas interesuje taki język codziennych postaw, codziennych działań. Wracając do Mandeli, to tak nie jest, że ktoś z własnego wyboru staje się bohaterem. Nikt nie chce być bohaterem. Mandela też nie chciał być bohaterem. Mandelę spotkał właściwie koszmarny los. No dożywocie, tak? Zamknięto go na całe życie. I w tym więzieniu nie nastąpił cud, to nie o to chodzi. Tylko musiał wybrać, tak? Czy będzie delektował się swoją nienawiścią, co go chyba zniszczy i nie przeżyje w ogóle tego więzienia.
i sam się zamknie w swoim jeszcze własnym dodatkowym więzieniu, czy na przykład zorganizuje życie w tym więzieniu, bardzo ciekawą w ogóle historią, jest to 25 lat, bo jest też to historia emancypacji więźniów, ich protestu, próba zorganizowania codzienności, zbudowania na przykład drogi edukacyjnej, ale to jest inny temat. Ale co jest ważne, no Mandela, ratując swoje życie, wybrał tą postawę przebaczania. Takie ekstremalne wybory są tylko możliwe w ekstremalnych sytuacjach, więc inaczej się o tym rozmawia, o, tak jak ja i pan siedząc w studiu, nikt nam nie zagraża, żyjemy jednak w państwie ciepła posadka, stosunkowo spokojnym, globalnie patrząc się zamożnym. Także to jest kwestia intymna. Każdy z nas no zobaczy, w jakiej sytuacji będzie ekstremalnej, jakiego wyboru dokona. Naszym zadaniem właśnie jest wytłumaczenie kontekstu tych wyborów. Nie stawiamy tutaj pomników, wręcz przeciwnie, tylko pokazujemy ludziom, gdzie mogą być momenty dla nich inspirujące. To, co powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że żyjemy znowu w czasach, kiedy sianie nienawiści jest metodą prowadzenia działalności politycznej. Teraz każdy z nas będzie miał może skojarzenia polskie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi na przykład o coś innego. Na przykład sam doświadczam od kilku miesięcy wielu rozmów z przyjaciółmi, tak przy kawie i przy stole, no i słyszę no, świetne teorie, że na przykład najważniejszym konfliktem XXI jest konflikt cywilizacji. Szczególnie religii, no i szczególnie tutaj islamu. No dla mnie to jest na przykład taka interpretacja, która właściwie sieje nienawiść wobec innych kultur, innych religii. Wchodząc na przykład w ten temat islamu, mogę powiedzieć, mało kto z nas ma świadomość, że jest więcej ofiar muzułmańskich, na przykład państwa islamskiego, niż chrześcijańskich, że to jest wojna na przykład skierowana wobec muzułmanom, a nie innym religiom. Krótko mówiąc, zgadzam się z panem. Chodzi o to, żeby każdy z nas zastanowił się nad tym, w jaki sposób patrzy się na ten świat i czy ten nasz sposób interpretowania sieje nienawiść albo buduje jakąś szansę na jakieś porozumienie. Nie ma. I to są te filozofie, które powstają wokół właśnie takich projektów jak wystawa o Nelsonie Mandeli. W takim razie ja nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jeszcze raz serdecznie zaprosić na tę wystawę, która już od dzisiaj można ją oglądać w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w Galerii Trap, to jest antresola obok audytorium. Wstęp wolny, ta wystawa potrwa do 27 lipca, no ale myślę, że każda wymówka jest dobra, żeby w Europejskim Centrum Solidarności się pojawić albo właśnie na wystawę, albo zapoznać się też z programem działalności, bo tak jak pan dyrektor mówił, dzieje się tam wiele ważnych, interesujących rzeczy. Bardzo panu dziękuję. Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, był państwa i moim gościem. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję serdecznie. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Poradnik Tok FM. Krzysztof Woźniak, dzień dobry. Zgodnie z obietnicą, dziś o ustępowaniu pierwszeństwa autobusom ruszającym z przystanku. Jeśli taka sytuacja jest na obszarze zabudowanym, to należy ustąpić pierwszeństwa autobusowi. Jasno to stwierdza artykuł 18 Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego, trolejbusowego, na obszarze zabudowanym jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem, trolejbusem włączenie się do ruchu. Jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechanie z zatoki na jezdnię. Nieważne, czy to autobus miejski, PKS, czy prywatnej firmy. Kierujący autobusem może w ten sposób włączyć się do ruchu, tylko gdy upewni się, że nie spowoduje zagrożenia na drodze. Tę samą zasadę stosuje się do oznakowanych miejsc postoju autobusu szkolnego, ale również poza obszarem zabudowanym. Kiedy jeszcze należy ustępować pierwszeństwa komunikacji zbiorowej? Na przykład, gdy jedziemy po jezdni, po której jeżdżą również tramwaje. Należy też umożliwić dojście pasażerom do tramwaju, jeżeli jezdnia, po której jedziemy, oddziela przystanek od torowiska. Z reguły takie miejsca oznakowuje się specjalnymi liniami na jezdni. Pozdrawiam. Pora.
poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Proszę usiąść, słucham panią. Mam skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. A stosuje pani specjalistyczny żel do higieny intymnej? A powinnam? W tym przypadku bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę zmienić swój dotychczasowy środek na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian naprawdę pozwolił mi zapomnieć o nawracających dolegliwościach intymnych. Iladian. Higiena i ochrona przed infekcjami. Dostępny w aptekach. Poznaj Renotalizman z systemem czterech kół skrętnych for control i poczuj przyjemność, jaką daje precyzja prowadzenia. Teraz Talizman również w wersji Grand Tour w atrakcyjnym kredycie z 5-letnią gwarancją i bezpłatnymi przeglądami. Renotalizman. Przejmij kontrolę. Szczegóły oferty w salonach. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Jeden rower wiosny nie czyni, ale cała kolekcja już tak. Rowery, odzież, akcesoria do kupienia w sklepach SkiTeam, także na raty 0%. Piup, wyróżnij się. Sprawdź na skiteam.pl. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior, suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 7 czerwca, minęła 11. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Polscy piłkarze pożegnali się z kibicami i odlecieli na Euro do Francji. Wiceszef MSWiA tłumaczy, dlatego przedstawicieli rządu i PiSu zabrakło na wysłuchaniu obywatelskim w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Eksplozja w zakładach chemicznych na przedmieściach Grodna nie zaszkodziła powietrzu. Na początek nasi piłkarze, którzy właśnie odlecieli na Mistrzostwa Europy do Francji na lotnisku w Balicach, żegnali ich kibice oraz reporterka TOK FM Paulina Nawrocka. Paulino, czy to był spory tłum? Przed terminalem VIP, ale pod oknem, tak? 100 osób, niektórzy mieli za sobą flagi, wszyscy kartki i koszulki i nadzieje na autografy reprezentantów. Nie, piłkarze podjechali o 10 i prosto z autokaru skierowali się do wejścia. Nie pomachali kibicom, nie podeszli do nich. Zrobił to jednak trener Adam Nawałka. Przeprosił i wytłumaczył, że piłkarze są już bardzo skupieni i bardzo się spieszą. Nie odpowiedział niestety na nurtujące wszystkich pytania o stan zdrowia Kamila Grosickiego, który wczoraj podczas meczu z Litwą skręcił staw skokowy. Kibice, choć rozczarowani, że autografów nie udało się zdobyć, zapewniali jednak, że reprezentacje i tak będą gorąco kibicować. Dosłownie minutę przed 11:00 czarterowy samolot lotu wystartował. Około 12:40 piłkarze dolecą na lotnisko Sonozer Mutuar. Informacji w zamachu w Stambule, jak informuje burmistrz tego miasta, zginęło 11 osób. Według wersji Pasechina celem ataku był policyjny bus, w pobliżu którego eksplodował samochód pułapka. Wśród ofiar jest 7 policjantów i 4 cywilów. Dodatkowo 36 osób podniosło obrażenia, a stan 4 z nich jest tragiczny. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu.
zamachu. Przed kolejną turą rozmów z dyrekcją pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka pojawią się przed resortem zdrowia. Ich pikieta zaplanowana jest w południe, zaś negocjacje mają ruszyć 2 godziny później. To już 3. tydzień strajku, a Ewa Kopacz, była premier i była szefowa resortu zdrowia, nie ma wątpliwości, że jedynym sposobem na zakończenie protestu jest wypłacenie pielęgniarkom całej podwyżki wynegocjowanej za jej rządów. Tyle, że jak mówiła Kopacz w poranku Radia Tok FM, obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł nie wykazuje dobrej woli, unika odpowiedzialności i obraża pielęgniarki. Jak jest dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, to zamyka minister oczy i mówi, to dyrektor odpowiada za negocjacje z pielęgniarkami. Tylko że dzisiaj bez tych pielęgniarek, niestety to Centrum Zdrowia Dziecka, historia bardzo krótka tych 14 dni pokazuje, brak tych pielęgniarek może spowodować paraliż tego ważnego instytutu. Ewa Kopacz dodaje, że rząd PiSu nie potrafi radzić sobie z protestami i przypomniała, że jeszcze niedawno podczas protestów górników Beata Szydło jako kandydatka na premiera zarzucała właśnie jej, że unika rozwiązywania konfliktów. Obecna pani premier wywoływała strajki. Mówiła, trzeba tu wychodzić na ulicę i protestować. Dzisiaj to do niej wracę. Mówiła Ewa Kopacz w poranku Radia Tok FM. Ustawa antyterrorystyczna może zostać uchwalona już w tym tygodniu. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, a dziś projekt opiniuje za zamkniętymi drzwiami Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Wczoraj natomiast odbyło się wysłuchanie obywatelskie dotyczące tej ustawy na Uniwersytecie Warszawskim. W odpowiedzi na brak wysłuchania publicznego. Wtorek, 7 czerwca minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Prezydium Sejmu potwierdzi dziś, czy projekt ustawy PiSu o Trybunale Konstytucyjnym trafi w tym tygodniu pod obrady. Hillary Clinton liczy głosy delegatów i superdelegatów, licząc jednocześnie, że jej przewagę nad Bernie Sandersem potwierdzą dzisiejsze prawybory. Australijscy politycy z powodu powodzi przerywają kampanię wyborczą. PiS chce, by jego kolejna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jeszcze w tym tygodniu trafiła pod obrady Sejmu. Pytanie, co z projektami zgłoszonymi przez inne ugrupowania, PSL, Kukiz15 czy KOT. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński wcześniej zapowiadał powstanie ustawy kompromisowej na bazie propozycji Jedynie Ludowców oraz swojej własnej partii. O los tych projektów nasza sejmowa reporterka Karolina Lewicka pytała Ryszarda Teleckiego, wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiSu. Sejm zajmie się wszystkimi, tylko w różnym trybie, w różnej kolejności. Ale do porządku obrad tego posiedzenia Sejmu trafia tylko projekt Prawa i Sprawiedliwości. To będzie zdecydowane na prezydium Sejmu i konwencie, który jest dzisiaj o 13. Pan chciałby, żeby i inne projekty weszły do tego porządku obrad, tego posiedzenia? Ja nie mam co chcieć. No, jeżeli zostały złożone, to trafią. Jeżeli nie na to, to dokładnie, na zobaczymy. Projekt zgłoszony przez PiS jest bliźniaczo podobny do ustawy z grudnia, którą Trybunał Konstytucyjny już wcześniej uznał za niekonstytucyjną. Słuchasz informacji TOK FM.